Instytutu Pamięci Narodowej mogę z Państwem być. Pan doktor Janusz Marszalec, drogi Januszu, pan dyrektor powiedział w pewnym momencie swojej wypowiedzi: muzeum to nie jest katalog zamknięty. Bardzo się cieszę, że pan doktor to powiedział, tylko chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że gdyby te słowa padły w roku 2017 w stosunku do zmian, które wprowadzałem razem ze swoim zespołem, to ani nie byłoby tragedii wokół Muzeum II Wojny Światowej, ani konfliktów, ani dzisiejszego spotkania, ani myszki Miki, ani nocy z 24 na 25 czerwca tego roku. Bo byłoby zrozumienie, że Państwowa Instytucja Kultury, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jest rzeczywiście własnością publiczną i państwową. I jest katalogiem otwartym, a nie katalogiem zamkniętym, i Polacy mają prawo do swoich bohaterów. Korzystając z tego, drodzy Państwo, że tak wiele osób, które publicznie wypowiada się w tej materii, jest dzisiaj na tej sali w polskim parlamencie, chciałbym powiedzieć, że już w 2010 roku powstała książka, do której wstęp napisał profesor Paweł Machcewicz. Tytuł tej książki to Między codziennością a wielką historią. Jest wydana w roku 2010. I według badań przeprowadzonych przez profesora Machcewicza i przez panów, czyli przez ówczesnych dyrektorów, wśród najważniejszych kanonów historycznych dla Polski i dla Polaków w wieku XX wymieniony jest generał Sikorski, wymieniony jest generał Anders, wymieniony jest rotmistrz Witold Pilecki i Irena Sendlerowa. Te postaci, które po roku 2017 w stworzonym przez was muzeum, po 7 latach od publikacji tej książki, nie zostały właściwie pokazane w największej muzealnej inwestycji w historii Polski do momentu powstania Muzeum Historii Polski. To jest bardzo symptomatyczne, bo mieliście, drodzy Państwo, tą wiedzę, czego chcą Polacy, jak myślą o swojej historii i do kogo są przywiązani 7 lat przed powstaniem Muzeum II Wojny Światowej. Je ukryliście, tak jak rotmistrza Pileckiego, generała Andersa i Renę Sendlerową, światu w innej odsłonie pokazywaliśmy po roku 2017. A prawdy historycznej się nie tworzy, tylko prawdę historyczną się odkrywa. Odkrywa ją Instytut Pamięci Narodowej, odkrywacie ją wy jako historycy, a chcieliście Polakom opowiedzieć, jak wygląda nasza świadomość historyczna, bo macie swoją uniwersalistyczną koncepcję, która urodziła się w głowie Pawła Machcewicza, Rafała Wnuka, Janusza Marszalca i nigdy scenariusza nie pokazaliście pełnego przed polskim sądem. Po roku 2017 wprowadzone przez nas zmiany na wystawie głównej, wprowadzane w dyskusji zespołu naukowego, przeprowadzone przed Radą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, której przewodniczącym był profesor Tadeusz Wolsza. Zmiany, które komunikowaliśmy przed ich wprowadzeniem i pokazywaliśmy w trakcie ich wprowadzenia, zostały zaakceptowane przez polski sąd. I dyskusja o tych 10 tysiącach w obliczu tego, że przegraliście proces sądowy 1-17, nic nie zmienia. Bo polski sąd w ciągu 5 lat postępowania sądowego nie zobaczył nic dziwnego w naszych zmianach i pozwolił, żeby Kolbe, żeby Pilecki, żeby rodzina Ulmów i wiele innych postaci zostały na tej wystawie, czego nie uszanowaliście. Warto też podkreślić, drodzy Państwo, kwestię Westerplatte. Ja w tej sali wiele lat temu, gdy upominałem się o polskich bohaterów na Westerplatte, słyszałem podobne zarzuty o swoją polityczność jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, o zabór mienia samorządu, o to, że chce niszczyć Westerplatte. Dzisiaj w 2024 roku jesteśmy w sytuacji, w której zostali odnalezieni bohaterowie na Westerplatte. Tak, rękami mojego zespołu, w którym na Westerplatte nie ma amunicji, nie wypałów, nie wybuchów, tych z roku 1945 i miliony turystów mogą na Westerplatte chodzić. Wy realizujecie proces inwestycyjny, który wam przygotowaliśmy. Na Westerplatte powstanie, mam nadzieję, że nawet pan profesor Wnuk nie jest w stanie tego zniszczyć, Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. A dyskusja odbywała się w podobnej atmosferze.
zabieracie, chcecie zniszczyć. Co na to samorząd? Jest sukces czy nie ma sukcesu na Westerplatte? Jest cmentarz dla polskich bohaterów po 80 latach czy nie ma tego cmentarza? Drodzy Państwo, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jeśli chcielibyśmy wprowadzić antropologiczny układ wystawy, i to jest bardzo ważna rzecz z tej dyskusji, która nie pojawiała się, Szanowni Państwo, w poprzednich wypowiedziach, to musimy założyć, że do antropologicznego charakteru wystawy dzieli nas jeszcze bardzo długi dystans. I myślę, że pani minister Wróblewska powinna mieć tego świadomość. Jak jesteście konsekwentni i chcecie wprowadzić antropologiczny charakter wystawy, to rzeczywiście musicie zacząć wykreślać los Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Bo my to też wprowadziliśmy i to nie jest antropologiczny charakter wystawy. To musicie, drodzy panowie, pokazać, że wśród największych ofiar II wojny światowej byli żołnierze i cywile Związku Sowieckiego i III Rzeszy Niemieckiej. To musicie usunąć kapitana Antoniego Kasztelana i zrobić jeszcze co najmniej 17 albo 18 rzeczy. Mam nadzieję tylko, że nie w poniedziałek, czy w nocy z poniedziałku na wtorek i poradzicie sobie znowu panią rzecznik prasową, żeby opowiedzieć trochę szybciej o tym Polakom. Bardzo mnie cieszy przywiązanie do eksponatów i ta wrażliwość wyrażona przez pana profesora Wnuka, ale żeby znaleźć antropologiczny charakter wystawy, to jeden z takich eksponatów też musicie usunąć. To jest flaga polska ze Lwowa, którą przekazał profesor Wiesław Gruszewski. Profesor Wiesław Gruszkowski, który przekazał wam i ona tam wisi, bo wy jej nie pokazaliście. Więc myślę, że wszystkim politykom i swojej szefowej pani minister powinniście panowie powiedzieć, jak będziecie przywracać antropologiczny charakter wystawy, czy jednak powiecie, myliliśmy się w stosunku do Westerplatte 7 lat temu, myliliśmy się, że jesteśmy właścicielami tamtego muzeum i zakończmy to wszystko i nie będziecie orać wystawy z poniedziałku na wtorek. Drodzy Państwo, chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, właściwie odnieść się do odczytu pana profesora Wnuka. Rzeczywiście, jak powiedział pan premier Gliński i pan minister Sellin pewnie potwierdzi, czyli moi ówcześni szefowie, minister kultury i dziedzictwa narodowego z większości parlamentarnej wybranej przez Polaków, minister taki sam jak dzisiaj pani Wróblewska, który zdecydował o tym, że byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Tak jak minister Wróblewska czy pan minister Sienkiewicz o tym, że Rafał Wnuk jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. No przecież to jest naturalne. Pan premier Gliński nigdy nie wydawał mi żadnych poleceń odnoszących się do zmian na wystawie, podobnie pan minister Sellin. To jest, drodzy Państwo, niepoważne. Ufając wiedzy historycznej, zespołowi, który jest w Muzeum II Wojny Światowej, wartości Rady Muzeum II Wojny Światowej, dostałem dzieło, o które dbałem i którym zajmowałem się w taki sposób, jak uznawałem jako dyrektor. Więc podnoszenie kwestii polityczności jest rzeczą zupełnie niepoważną w tym całym zagadnieniu. Ojciec Kolbe i rotmistrz Witold Pilecki, czyli kwestia ułożenia ich, to jest próba naprawdę dezinformacji opinii publicznej w sposób, który nie odpowiada całej narracji ekspozycyjnej. Gdzie ma być ojciec Kolbe i gdzie ma być rotmistrz Witold Pilecki, jak nie w strefie obozowej? No przecież oni nie są w strefie, która odnosi się do walk na Bliskim albo na Dalekim Wschodzie, tylko znajdują się tam, gdzie opowiada się o obozach koncentracyjnych, bo to jest ochotnik do obozu koncentracyjnego i to jest człowiek, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał swoje życie. Zmiany były zaprogramowane i przygotowane w sposób estetyczny, artystyczny. Siedzi tu pan doktor, pan dyrektor Marek Szymaniak, który je przeprowadzał. Panie profesorze Wnuk, ja sobie nie życzę, żeby pan mówił, że ja usunąłem księdza Jerzego Popiełuszkę i Jana Pawła II z ekspozycji. Usunąłem wasz film, w którym były te postacie wśród wielu innych, a przygrywał im House of the Rising Sun. I usunąłem ten film. Był też na tym filmie pan prezydent Adamowicz i wiele innych postaci. Wielu też nie było. Ja usunąłem film, a nie postacie. Natomiast chciałbym panu profesorowi Wnukowi przypomnieć, bo pan profesor jest z Lublina, ja jestem z Gdańska, że jako działacz społeczny
ruchem społecznym doprowadziłem do tego, że niedaleko w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w sercu Gdańska na terenie Stoczni, jest ulica błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, więc nie wypada chyba panu profesorowi opowiadać o tym, że wyeliminowałem księdza Jerzego. Bardzo pięknie pan profesor Wnuk opowiadał o kontekście międzynarodowym w swojej wypowiedzi, o tym, jaki był to czas. Ale ja przypomnę, że był to też czas, kiedy panowie czyściliście sowieckie groby i składaliście na nich kwiaty. To był ten sam czas, kiedy dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej opiekowała się sowieckimi grobami żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu. To był ten czas, kiedy na Uniwersytecie Gdańskim pokazaliście wystawę, jakoby II wojna światowa rozpoczęła się w roku 1941. A Andrzeja Kołakowskiego, który na to zareagował, targaliście po sądach i wysyłaliście do rektorów informację, że powinien zostać z uniwersytetu zwolniony. To był ten czas, panie profesorze, w tym pięknym obrazie geopolitycznym, zapomniał pan o kilku ważnych sprawach. Zdaje się, że zapomniał pan też, że ten intelektualny świat waszych idei rodzące się Muzeum II Wojny Światowej zostało ogłoszone na łamach Gazety Wyborczej. Nie wiem, czemu dzisiaj pan profesor nie chciał się tym podzielić. Drodzy państwo, a ja nie wiem, to proszę pytać pana profesora Wnuka, panie pośle. No bo słyszeliśmy tutaj o jakichś wielkich ideach, natomiast zostało to w konkretnym tytule prasowym ogłoszone. Myślę, że na tym, drodzy państwo, mogę skończyć, domagając się oczywiście także w tym gremium jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej naprawienia tej hańby, do której pan profesor Wnuk doprowadził, nie nazywania polskich bohaterów myszką Miki, nie doprowadzania do sytuacji, w której dzisiaj pod Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku trzeba rozdawać lupy, żeby znaleźć rotmistrza Witolda Pileckiego. Pani minister Wróblewskiej współczuje, że musi zarządzać taką tykającą bombą, bo jeszcze nie wiem, co może przyjść do głowy profesorowi Wnukowi. Dziękuję. Dziękuję. Pan Mateusz Pyła, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.